wspólnie z Fundacją Las na Zawsze sadzimy las. Las, który tutaj będzie na zawsze. Miejsce jest przepiękne, zaangażowanie przepiękne, są dzieci, są dorośli, są całe rodziny. Wspólnie świetnie się bawimy. Zapraszamy Was, kochani, na wiosnę. Będą kolejne edycje do tej zabawy, ale też do tego, żeby zrobić coś dobrego dla przyrody, dla naszych dzieci i też dla kolejnych pokoleń. Do miejscowości Boguszów Gorce przyjechaliśmy posadzić las na zawsze i to, co nas najbardziej cieszy, to to, że przyjechało z nami bardzo dużo młodzieży. I z takim zapałem, jak oni tutaj kopią, sadzą, to jest piękne i mamy nadzieję, że ten las będzie im szumiał jeszcze długo, długo. W naszych dłoniach trzymamy las na zawsze. Bardzo szczytna inicjatywa i bardzo fajny pomysł. Sadzimy tutaj las, którego nikt nigdy nie wytnie. I mamy nadzieję, że będzie rósł z naszymi dziećmi, wnukami, prawnukami. Pracujemy ciężko, odciski już są, ale dajemy radę i pozdrawiam szefa. Ja również. Chciałbym, żeby moje dzieci, moje wnuki również mogły cieszyć się lasem, a takie inicjatywy, które razem z Polfarmą Fundacja Las na Zawsze pozwalają mieć nadzieję, że to się ziści. I z tego powodu jestem szczęśliwy, że mogę brać udział w tej akcji. Przy kolejnych odwiedzinach będziemy mogli patrzeć, jak ten las rośnie przez wiele lat. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia akcja, a będzie ich wiele. Dzięki Polfarmie możemy spędzić czas wspólnie z naszą rodziną, ze znajomymi z pracy. Piękna pogoda, no i to, że coś robimy dodatkowo dla natury. Za kilkadziesiąt lat przyszłe pokolenia będą z tego korzystać. Ja tutaj odgrywam bardzo ważną rolę jako męska siła robocza. Koleżanki z kolei zasadzają drzewa w ziemi, aby były prosto. Ogólnie jest fajnie, jest naprawdę fajnie. Szkoda, że Was tutaj nie ma. Pogoda nam dopisała. Jest bardzo ciepło, 6 stopni, 7 stopni, więc jest naprawdę super. Przyszliśmy sadzić las dla przyrody, żeby nasze pokolenie to było tutaj, zobaczyło to wszystko. To jest ciężka praca, ale dla warta swojej ceny.